Nazywam się Szymon Marciniak i w Ekstraklasie widziałem wszystko w Kanal Plus Online. Liga Plus Ekstra, dogrywka i tym sposobem gramy dalej. W ten niedzielny wieczór są z nami trener Śląska Jacek Magiera, dobry trener wieczór. Marek Papszun dobry i wieczór. Michał Żewłakow. Dobry 102 wieczór. Występy, dobrze pamiętam. Bardzo dobrze. Dobrze, to wszystko gra. Panie trenerze, wróćmy do tego pytania, czyli czy ma pan jakieś życzenia do dyrektora sportowego Śląska Wrocław, czy wszystko jest ok? No cały czas pracujemy nad tym, aby rozwijać klub, aby zbudować go. Wiadomo, że ostatnie dwa sezony nie były udane. Drużyna broniła się przed spadkiem, także świadomi jesteśmy tego, co się w ostatnich latach wydarzyło. Na dzisiaj postawiliśmy przed sobą cel taki, aby być w pierwszej dziesiątce tabeli i staramy się go realizować. Budujemy od podstaw. Trochę wymieniliśmy, jeżeli chodzi o świeżość w szatni. Kilku piłkarzy odeszło, dziewięciu przyszło. Są też zmiany w sztabie szkoleniowym, także tutaj staramy się też na każdym kroku dać świeżą krew, rozwijać. Także działamy, pracujemy. Rozmawiamy ze sobą bardzo często, spotykamy się bardzo często, rozmawiamy na wiele tematów, na wielu płaszczyznach, także ta współpraca na dzisiaj uważam, że jest okej. Okay. Mhm. A są piłkarze do odbudowy, natomiast niektórzy kibice mówią nie do odbudowy, do odgruzowania. Uważa pan, że to jest nadużycie w sensie interpretacji formy zawodnika? Nie wiem w jaki sposób. Można tu powiedzieć o dwóch piłkarzach, czyli Kenneth Zohore i Bortwick Jackson, którzy przyszli rzeczywiście nie w pełni zdrowi. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, nie będę się już powtarzał. Dziś jesteśmy na takim etapie, że zaryzykowaliśmy. To nie są piłkarze, którzy podpisali kontrakty na 3-4 lata, tylko na rok. Także będziemy mogli po jakimś czasie określić, czy to będą piłkarze przydatni dla naszego zespołu, czy też nie. Inże, młody chłopak, 2004 rocznik, który trafił do Śląska z Niemiec. Tu bym powiedział, że trochę tak nie przystoi, żeby tak młody chłopak w wieku 19 lat zaniedbał trening w sensie takim, że przez ostatnie kilkanaście dni przed transferem nie trenował i miał zaległości. Dlatego brak świadomości z jego strony, natomiast ma papiery. Dzisiaj zagrał w meczu drugiego zespołu, pokazał walory, jest coraz bliżej. To nie jest chłopak taki, który odstaje fizycznie, tylko wiemy, że aby pokazał pełni swoich umiejętności, musi mieć przysłowiową parę, aby biegać, aby być intensywny, aby móc nie kalkulować, nie mieć wątpliwości, tylko grać. Bartek pana dopytywał, ale i nie korci pana, żeby powiedzieć tak, no słuchajcie, no ja mam narzędzia takie, jakie mam, to one nie są na ten moment rewelacyjne. No nie oszukujmy się, cudów na razie nie będzie. To miejsce w tabeli, no może nie ostatnie, ale gdzieś w dole tabeli, to jest realny stan naszego posiadania na ten moment. Pytam tak dlatego, bo miał pan taką refleksję po przygodzie w Legii. I powiedział pan, że trochę chyba zabrakło, żebym ja szczerze powiedział, że narzędzia, które dostałem, były nieadekwatne do oczekiwań. No, taka jest prawda i to potwierdzę. No, my nie mamy zespołu dzisiaj, który będzie grał o top 4, top 5. My nie będziemy zespołem, który będzie stanowił o sile ekstraklasy. Jesteśmy świadomi tego, w jakim jesteśmy miejscu i tutaj nie podlega żadnej dyskusji. Ta drużyna przez ostatnie dwa lata broniła się przed spadkiem. W ostatnim spotkaniu praktycznie 9 piłkarzy to byli ci, którzy w ostatnim sezonie do ostatniej kolejki walczyli o utrzymanie i to jest normalne. Natomiast z organizacją gry, podniesieniem standardu pracy, podniesieniem założeń, które chcemy na boisku wykonywać, intensywności, możemy być drużyną atrakcyjną. Mecze, które rozegraliśmy do tej pory, 3 w Ekstraklasie, Korona Kielce, 50 minut bardzo dobre, 60 minut nawet bardzo dobre. Zagłębie Lubin, świetna pierwsza połowa, potem zabrakło mocy, jeżeli chodzi o drugą część spotkania, straciliśmy 2 gole. I zawsze patrzymy na zespół przez pryzmat, czy nastrój przez pryzmat wyniku. Gdyby drużyna Śląska wygrała, a miała prawo wygrać w Kielcach 1-0, gdyby wygrała z Lubinem, bo też miała prawo wygrać, miałaby 6 punktów, dzisiaj... Jastrzębski miał sam na sam. Dokładnie. Dzisiaj te wszystkie rzeczy związane z klubem byłyby zupełnie inne i aura wokół tych piłkarzy byłaby też zupełnie inna. I coś jeszcze, wyniki... panie trenerze, mało który zespół jest chyba naznaczony taką liczbą błędów indywidualnych, co Śląsk na wstępie. No mamy, no nie podlega tu żadnej dyskusji. Gol w Kielcach obciąża bramkarza, gol z Lubinem obciąża bramkarza, gol
Mielcu obciąża bramkarza. Mhm. Także tych goli, sporo których tego straciliśmy, jest mnóstwo. Straciliśmy 6 goli i to były tylko i wyłącznie błędy indywidualne. Oczywiście można to zapobiec poprzez blok, poprzez rzucenie się pod nogi. Natomiast ta ostatnia osoba, która jest w stanie to obronić, nie stanęła na wysokości zadania i my tu nie zamierzamy nikogo usprawiedliwiać, bo zawodnicy są tego świadomi. Druga sprawa jest taka, że strzeliliśmy 3 gole, a mogliśmy tych goli strzelić 8, patrząc na sytuację. Dwie sytuacje sam na sam Żukowskiego w ostatnim spotkaniu, gdzie należy to wykorzystać. Sytuacja sam na sam Jastrzębskiego, którą też trzeba wykorzystać. Nie robimy tego i dlatego to miejsce dzisiaj jest takie, jakie jest, ale w żaden sposób się nie poddajemy. Tutaj nikt nie ma zamiaru tracić głowy nad tym, co chcemy robić. To jest moment taki, gdzie trzeba to przetrawić, natomiast pracujemy i przed nami następny mecz za chwilę. A zapytam jeszcze o decyzję w sprawie bramkarza. Maciej Sikorski ma pełną autonomię, czy Maciej Sikorski podpowiada, a decyzję na końcu podejmuje pan? Ja podejmuję decyzję każdą. Odnośnie tego, kto gra w jedenastce, kto stoi na bramce, kto jest w sztabie, kto odejdzie ze sztabu. Wszystkie decyzje przechodzą przeze mnie. To jest moja sprawa. Oczywiście konsultuję to ze współpracownikami, do których mam zaufanie. Robię też często odwrotnie, niż oni mi podpowiadają. No, szef jest jeden, lider jest jeden, który decyduje. Ja biorę za to odpowiedzialność i oczywiście wykorzystuję wiedzę, fachowość Maćka Sikorskiego, jeżeli chodzi o bramkarzy. Natomiast to, że stanął w bramce w Mielcu Kacper, a nie Leszczu, to była moja decyzja. Mhm. Mamy jeszcze pomysł, żeby porozmawiać tutaj w dogrywce trochę o postawie naszych klubów w europejskich pucharach w tym tygodniu i o tym, co nas czeka w tych dniach najbliższych. Obiecujemy sobie, że to będą 2-3 może awanse, także za chwileczkę będziemy te szanse analizować, ale wstępem do naszej rozmowy będzie materiał, moim zdaniem, przygotowany przez Dominika Woźniaka. Wiedzą już Państwo wszystko o porażkach Legii i Pogoni w europejskich pucharach. Dyspozycję tych drugich najlepiej opisał trener szczecińskiego klubu Jens Gustafsson. Oddajmy więc mu głos. It's a form of nightmare, let's say. First half is... we give them so many gifts. We do a lot of mistakes that makes us concede goals, so... Actually, the game is over after half. Porażka Legii nie była natomiast aż tak oczywista. Stołeczni zdominowali posiadanie piłki, podobnie zresztą jak Lech Poznań, który w spotkaniu ze Spartakiem Trnawa rozgrywał akcję przez 74% czasu gry. Kolejosz był zespołem lepszym i zasłużenie wygrał 2-1. Po raz kolejny zachwycił Filip Marchwiński, który tuż po przerwie zdobył bramkę na 1-0. Zwróćcie Państwo uwagę, kto asystował przy jego golu. Zgadza się, to Joel Pereira, który w 6 meczach tego sezonu rozdał już 5 asyst. Z mojej perspektywy jest to naprawdę niesamowite, mówił Portugalczyk. Niesamowita jest też dyspozycja Marchwińskiego, który asystował przy golu Christophera Welde na 2-0. Bramka Łukasza Sztetiny zepsuła kapitalny wynik Lecha. Zresztą podobną rzecz możemy powiedzieć o wyniku Rakowa. Wróćmy więc do wtorku. Mistrzowie Polski pokonali Aris 2-1, choć mogli wygrać wyżej. Zaliczka jest skromna, ale gole Władysława Koczergina i Fabiana Piaseckiego powinny wystarczyć. Nie zapominajmy jednak, że w poprzednim sezonie Raków również prowadził 2-1 po pierwszym meczu w eliminacjach europejskich pucharów. Rewanżowe spotkanie w Pradze okazało się wówczas tragiczne w skutkach, ale Aris Limassol to nie Slavia Praga. Pytanie tylko, czy niedoświadczonej w Europie drużynie prowadzonej przez trenera debiutanta wystarczy pragmatyzmu i konsekwencji. Przekonamy się już we wtorek. To był doprawdy zajmujący tydzień z udziałem naszych klubów reprezentujących nas w eliminacjach do europejskich pucharów. Pogoń, no tutaj trudno się spodziewać cudu, o tym cudzie mówił trener Jens Gustafsson. Natomiast Lech, Raków, Legia. Panie trenerze, zwracam się do Marka Papszuna. Raków Częstochowa, czuje pan spokój wobec tej delegacji na Cypr? Tak, no pierwsze spotkanie pod kontrolą. Bardzo dojrzały mecz i świetne przygotowanie sztabu i piłkarzy do rywalizacji. Wytrącenie najmocniejszych stron przeciwnika zdecydowanie i taka intensywność taktyczna bez piłki to,
to już poziom takiej Ligi Mistrzów plus momenty w fazach przejściowych. Super. Tak, trzeba się napić, żebyśmy mogli to zdanie dokończyć. To idziemy dalej teraz do pana Michała. Właśnie, a jeżeli chodzi o te plusy, o których wspomniał trener Marek Papszun, a minusy, to oprócz tego, że za mała ta zaliczka jest, nie? Bo chyba się wszyscy co do tego zgodzi. Słabości Rakowa. Patrząc na to, jak Arisz prezentował się na boisku, to wiadomo, że wynik 2-0 byłby takim idealnym wynikiem. Natomiast no, też trzeba docenić, że ta drużyna praktycznie przez cały mecz walczyła o tą przynajmniej jedną bramkę. Ja powiem szczerze, dla mnie Raków Częstochowa był zdecydowanie najlepszą drużyną, jeśli chodzi o odbiór piłki w momencie po jej stracie. Jeśli chodzi o drużynę, pressing, tak? Natomiast tutaj w pierwszej połowie szczególnie meczu z Arisem zauważyłem, że Aris też potrafi to zrobić. Oczywiście, ja nie wiem, jak rozdzielić szanse, jeśli chodzi o ten mecz z Rakowem, bo obie drużyny mają szansę. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że tam będzie 37 stopni Celsjusza i 70% wilgotności. Tam słońca nie będzie, ale tam to będzie mecz w saunie. Więc to, co wydarzy się przez pierwsze 30 minut, pewnie będzie taką bazą na kolejne mecze. I patrząc na rewanżowy mecz w Karabachu Rakowa, no dla mnie ten plan, kiedy Jebałak wychodził i strzela bramkę, no to jest taki plan, który trener, jak widzi, że piłkarze wypełniają, to pewnie jest to miód na serce. No miejmy nadzieję, że Raków będzie potrafił poradzić sobie nie gorzej niż w Karabachu. Ja mam taką teorię, że jak Raków nie przegrywa do przerwy, to awansuje. Tak było w Karabachu i to się sprawdziło, bo Raków generalnie dużo więcej goli strzela w drugich częściach spotkania. Dobrze myślę, taka teoria jest oparta na jakichś solidnych fundamentach? No mecz się otwiera w drugiej połowie, gdzie Raków jest konsekwentny i to jest decydujące. Okej. Okay. Przechodzimy teraz do innych zespołów, które też grały. Wiesz co, jeszcze chciałem zapytać o Fabiana Piaseckiego, trenera Jacka Magiera, no bo zna pan tego chłopaka dobrze. Jak pan go dzisiaj odbiera w Rakowie, w sensie, nie wiem, indywidualnym, taktycznym? To jest chłopak, który złapał wyższy poziom grania? Na pewno jest bardziej doświadczony, starszy. Nabrał też dystansu do tego, co się dzieje wokół niego. Akceptuje pewne rzeczy, których wcześniej nie był w stanie akceptować. I to wyszło mu na plus, na dobre. Zdobył tytuł mistrza Polski. Strzela gole w ostatnim meczu z karnego. Pewnie wykonał 11. Także no, nic, tylko kibicować dalej. Dwa razy z rzędu dostał Oscara. No, to też jak strzela gole, to nie byle jakie. No, jedną jako zawodnik Śląska z przewrotki, drugą jako zawodnik Rakowa. Też z przewrotki. Takie półprzewrotki. Nie, z Radomiakiem. Tak. Także no, niech to powtórzy w tym, na Cyprze i ma trzecią statuetkę do gabloty. To ja w takim razie uderzę już w tematy związane z Lechem Poznań. Filip Marchwiński, sprawdzian w kadrze. Jest pan na tak już teraz, czy spokojnie czekamy? Ja jestem na tak, bo znam tego chłopaka od wielu lat. Sam go prowadziłem w reprezentacji młodzieżowej do lat 19 i wiem, że ma niesamowite umiejętności. To jest chłopak, do którego trzeba dotrzeć, którego trzeba zrozumieć, któremu trzeba dać pewność siebie. A on według pana dojrzał sam? Dojrzał. Potwierdza to teraz w każdej grze. Jego spokój, jego gibkość, jego w ogóle wszechstronność. Ja pamiętam taki mecz, kiedy graliśmy z Danią i na rozruchu przed meczem on fiflaki walił przewroty na takiej tej platformie. Pokazał ogromną sprawność. Dodatkowo do tego jest piłkarzem, któremu trudno odebrać piłkę i myślę, że przyszłość przed nim. Do tej pory to, jaki był zarzut do niego, że on niby dużo gra, ale nie ma liczb. Teraz dostał szansę, dostał od trenera szansę grania w kilku meczach po stałym składzie i wykorzystuje to. Oby tak dalej, bo potrzebujemy takich piłkarzy, nie? Którzy są kreatywni, którzy fajnie biegają, którzy też się mądrze wypowiadają, także jest okej. To jeszcze zapytam o reakcję Christophera Welde na zmianę. Widział pan to? Co się działo po tym, jak zszedł z boiska? No generalnie w dużym skrócie. Pocieszony. No to tak nazwał pan to bardzo eufemistycznie. No nie, no podszedł trener John Van Den Broen, powiedział, że pewne granice zostały już przekroczone. Jak to interpretować? Bo to nie jest chyba też pierwsza sytuacja, w której Christopher Welde w taki sposób się zachowuje. Chwaliłby pan, bo to jest widać, że ambitny chłopak, że mu zależy, czy jednak no, trzeba wiedzieć, kiedy można pewne rzeczy pokazywać, a kiedy nie? No na pewno trzeba okazywać szacunek w każdej sytuacji, a co innego ambicja.
więc no, takie zachowanie raczej trzeba piętnować. Mhm. Czy jest pan tutaj na delikatny nie. Legia Warszawa, myślę, że chyba największy atut z tego spotkania, czyli taki największy pozytyw z tego przegranego meczu z Austrią Wiedeń, to jest fakt, że Legia wie, że jest w stanie stworzyć dużo sytuacji z Austrią Wiedeń, bo jak sobie policzymy, nie wiem, 4 sytuacje bramkowe, Paweł Wszołek z kilku metrów trafia w bramkarza, niepodyktowany rzut karny na Pawle Wszołku. Generalnie to nie wyglądało źle, jeżeli chodzi o kreację. No, ale jest problem, jeżeli chodzi o te zasieki obronne i no, ile w Wiedniu trzeba strzelić goli, żeby awansować? 3? No najlepiej strzelić 2 bramki, no, nie stracić żadnego. No. Natomiast... A wierzysz w to, że Legia jest w stanie zagrać mecz w europejskich pucharach bez straty gola? Ciężej mi w to uwierzyć, niż w to, że jest w stanie strzelić 2 bramki drużynie Austrii Wiedeń. Mhm. To też będzie pewnie kwestia determinacji samych piłkarzy, tego jak będą wykonywać swoją robotę na boisku. Natomiast to jest na pewno drużyna w zasięgu Legii Warszawa. A to już kropkę postawiłeś. Ale tak. Ty chciałbyś, żebym tak... Nie, bo zastanawiałem się, czy coś jeszcze chcesz dodać. A słuchaj, a nie masz takiego wrażenia, że w tym meczu to spotkały się generalnie zespoły dosyć z podobnej półki, tylko że Austria po prostu pewne rzeczy robiła szybciej, intensywniej, dokładniej, zwłaszcza w pierwszej połowie. To tak jakby chyba Austria troszkę lepiej odrobiła lekcję, jeśli chodzi, który czuły punkt można uderzyć przeciwnika. Natomiast ja w ogóle, jak patrzę na Legię Warszawa, to mam wrażenie, że nasza percepcja troszkę jest taka zaburzona, nie do końca wyraźna, bo my w lidze oceniamy Legię na podstawie trzech meczów z Beniaminkami, meczów kontrolnych, a tak naprawdę to była taka pierwsza konfrontacja z taką poważną siłą. To nie jest też wielka drużyna, ale to już też nie jest jakiś słabeusz, więc no zobaczymy. Na tym polega właśnie dojrzałość taka troszkę, bo mecze w pucharach, jak raz z drużyną o zbliżonym potencjale, to nie wygrywasz umiejętnościami, tylko czasami sposobem i dojrzałością. Wiemy też po tej kolejce, że trudno jest nawet na takim etapie łączyć tę grę w pucharach czy w eliminacjach z ligą. Nawet pod tym kątem, że trenerzy dokonują roszad, rotacji. Dawid Szwarga 7 zawodników zmienił, jeśli mnie pamięć nie myli, w meczu z Piastem Gliwice, przegrał. Pogoń Szczecin, nie liczyłem ile zmian, ale chyba mniej, też Pogoń przegrała. Tak, 2-3 chyba. Legia też tych parę zmian zrobiła i tylko remis, no, tylko albo aż remis, zależy jak to będziemy interpretować. Także ile drużyn, panie trenerze, widzimy w kolejnej fazie? No Raków na pewno gra gdzieś, a z tych pozostałych 2-3? Przed pierwszym meczem chciałem, żeby były 4, dzisiaj jednak ten jeden palec trzeba schować. No ja na 3 stawiam. Mimo wszystko. To wrócimy sobie jeszcze do pana przygody z Śląskiem Wrocław, która została rozdzielona na 2 etapy. Ten rok przerwy, patrzył pan sobie z boku, rodzina się na pewno cieszyła, a pan jak korzystał z tego okresu? Kapitalny czas. Ja uważam, że to było najlepsze. Czyli lepiej nie pracować niż pracować? Nie. Rozwinął mnie pod każdym względem. I był to potrzebny rok. Na początku tego nie rozumiałem. Na początku walczyłem sam z sobą. Co to znaczy? No walczyłem sam z sobą no, w wielu kwestiach. Natomiast potem się poddałem temu, co się zaczęło dziać wokół mnie. I rodzinie, i nawiązywaniu relacji, i patrzenia na wszystko z dystansem. I spoglądania na to, co się wydarzyło. Ja powiedziałem w jednym wywiadzie, że dzisiaj wiele rzeczy mam w dupie, ale nie traci na tym jakość i standard pracy. Kiedyś się przejmowałem bardziej wieloma rzeczami, bardziej rozmyślałem, dłużej zwlekałem z podjęciem decyzji. Dzisiaj nie mam z tym żadnego problemu. Dzisiaj mówię to, co myślę. Wcześniej ważyłem słowa i w szatni, i w wywiadach. Dzisiaj wiem, że po prostu trzeba działać konsekwentnie i iść do przodu. Przez ten rok dzwoniły do pana telefony. Dzwoniły z pierwszej ligi, z Ekstraklasy też? Lechia Gdańska. Okej, okay. Lechia Gdańska wtedy grała w Ekstraklasie. To był październik. Zastanawiam się, czy zauważył pan, że to zainteresowanie jest mniej więcej na zbliżonym poziomie co wcześniej, czy jednak nie? Pytanie jest z tezą oczywiście, bo wydaje mi się, że obserwujemy taką ciekawą zmianę. Jednak dzisiaj jak klub zmienia trenera, no to woli poszukać trenera w stylu Dawida Szwargi, który na przykład był już w klubie,
Adriana Siemieńca, który jest gdzieś z lokalnego środowiska, trenera z pierwszej ligi, choćby, nie wiem, czy z drugiej, Dawid Szulczek i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi, że trochę trudniej tym trenerom z uznaną marką jest na popularną karuzelę wrócić. Taka jest teza, do której pan się ustosunkuje w jaki sposób? Znaczy trudno powiedzieć. Oczywiście dzisiaj jest moda na nowych trenerów, młodych trenerów, takich, którzy są na kursach. Ja nikomu niczego nie odbieram, natomiast trzeba też doceniać i szanować trenerów doświadczonych. Ja nie jestem ani stary, ani młody. No, nie wiedziałem, jak pana nawet zakwalifikować. Jestem w najlepszym wieku 46 lat, gdzie byłem przez 10 lat asystentem w Legii Warszawa, gdzie nabierałem doświadczenia u boku świetnych trenerów. Poprowadziłem, czy współprowadziłem, czy brałem udział w procesie w ponad 300 meczach w Ekstraklasie, w ponad 40 meczach na poziomie europejskich pucharów, w tym dwa razy w fazie grupowej Ligi Europy. Potem samodzielnie objąłem Zagłębie Sosnowiec, potem Legię Warszawa. Prowadziłem drużynę na Mistrzostwach Świata w meczach międzypaństwowych, międzynarodowych. Byłem w sztabie trenera Adama Nawałki na Mistrzostwach Świata w Rosji. Ja cały czas uważam siebie za młodego trenera i tutaj to nie podlega dyskusji. Natomiast każdego szanuję. Natomiast uważam, że to jest taki trend, gdzie tych doświadczonych trenerów powinniśmy szanować ich wiedzę, nie zakupywać. Bo wielokrotnie niestety jest taki trend, że to co nowe jest lepsze. Dajmy czas tym młodym ludziom oczywiście pracować jak najbardziej. Szukajmy nowych rozwiązań. Natomiast nie zapominajmy o doświadczeniu, o wiedzy i o tym, co możemy od takich ludzi się nauczyć. Wiele pan przeżył jako trener, a byłby pan w stanie wskazać najtrudniejszą decyzję w roli trenera? Tak punktowo, czy to jednak proszę dać mi trochę czasu do namysłu? No musiałbym trochę czasu mieć. Trudno powiedzieć. No, w każdej sytuacji mamy do wyboru, co zrobić. Zareagować, nie zareagować. Wielokrotnie spotykamy się z wyzwaniami, które są przed nami. Bardziej na to bym patrzył w ten sposób, a nie trudności decyzji. Wielokrotnie to, co jest łatwe, jest trudne, a to, co jest trudne, okazuje się łatwe. A w tych takich przyjemnych momentach to pewnie to utrzymanie ze Śląskiem jest w tej hierarchii bardzo wysoko, prawda? To jest przygoda z Legią Widzemistrzów. Tak na szybko teraz rzucam. Nie, no mnóstwo jest tych rzeczy. Ja się nie mam czego wstydzić, broń Boże. Ja się bardzo cieszę z tego, co do tej pory osiągnąłem. Grałem we wszystkich możliwych rozgrywkach europejskich, w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, w eliminacjach do Ligi Konferencji. Prowadziłem drużynę na Mistrzostwach Świata. Zdobyłem Mistrzostwo Polski na początku trochę swojej kariery. Jest, tak? No trochę tego jest. Jako asystent zdobyłem wszystkie możliwe trofea w Polsce. Jako piłkarz zdobyłem wszystkie, jakie są możliwe trofea do zdobycia w Polsce. I mistrzostwa, i superpuchar, i puchar ligi, puchar polski. To panie trenerze, no? To ja zapytam w ten sposób. To dlaczego trener, który ma takie CV, które brzmi imponująco, nie był rozpatrywany jako jeden z głównych kandydatów do objęcia posady selekcjonera? No to już nie do mnie pytanie. A trzeba stworzyć wokół siebie odpowiedni klimat, żeby tak było? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Może trzeba by stworzyć CV po angielsku. Albo po portugalsku, ja bym powiedział. Może. Nawet. To by było ale jak jeszcze grałeś we wszystkich reprezentacjach młodzieżowych jako piłkarz. A to też jest ewenement, bo kiedy patrzę na to, jak teraz to wygląda, to mam wrażenie, że ci, co zaczynają tak wcześnie, to też szybko kończą. No tak jest, no tak jest. No, to co powiedziałem, nie mam się czego wstydzić, wręcz przeciwnie. Każdemu mogę spojrzeć w oczy i to chyba jest najistotniejsze. Tylko Jacek, ja tam na przykład jak słucham tego wszystko, to fajnie brzmi. Tylko wiesz co, trener, który nie jest doświadczony i nie poradzi sobie na przykład, tak jak ty teraz jesteś w drużynie Śląska Wrocław, to ktoś może powiedzieć, wiesz co, Jacek, ale tobie się nie udało i temu, który nic nie umie, też się nie udało. I czasami tak się zastanawiam, czy to tylko CV jest wartością, która powinna cię gdzieś pozycjonować, czy mimo wszystko wynik z ostatniego sezonu to też jest coś takiego, co może nawet jest ważniejsze? Jest, oczywiście. Oczywiście, że tak. No ale i merytoryka i to, w jaki sposób komunikujesz, to, jakie podejmujesz decyzje, czy jesteś odważny w swoich działaniach, czy też nie, czy jesteś zachowawczy. No wiele rzeczy. To, w jakie budujesz relacje i ze sztabem, z drużyną. Dzisiaj bycie szefem organizacji, jakim jest klub piłkarski, to jest wszechstronność. Masz do zarządzania 30 zawodników, masz 16-18 osób w sztabie, masz zarząd, masz konferencje prasowe, dziennikarzy, kibiców, wiele innych kwestii. Dzisiaj wszystko się rozgrywa w mediach. Wielu zawodników dowiaduje się o wielu sprawach za pośrednictwem social mediów. Także to wszystko jest tak rozbudowane, że trzeba zarządzać mnóstwem
mnóstwem rzeczy. To panie trenerze, jeszcze słówko, z którym dyrektorem sportowym pracowało się panu najlepiej? Może Błaków. Od razu, tak bez namysłu, dobra. A to jeszcze zapytam tutaj trenera Marka, ponieważ ostatnio miał okazję być na konferencji trenerskiej w roli już prelegenta i trochę nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że jest taka, powiedzmy, nowa fala trenerów, że są trenerzy, którzy dopiero gdzieś do zawodu startują. Ma pan takiegoś swojego kandydata, jakiegoś takiego trenera, który zrobił na panu dobre wrażenie? Może go chciałby pan publicznie trochę namaścić, pochwalić? No jest dużo ciekawych trenerów, wielu. Nikogo tutaj nie będę wskazywał, ale zgadzam się z Jackiem, że to musi być przede wszystkim jakość. To rynek, myślę, będzie weryfikował nas wszystkich. Okej. To tyle, jeżeli chodzi o ten wątek i chyba to jest moment, w którym będziemy powoli przechodzić już do Pomidora. Proszę przypomnieć 2016 rok. To jest ostatnia wizyta Jacka Meagiery w Lidze Plus Ekstra? Tak, 2016 rok, październik, po meczu Legia Lech Poznań. Poza studiem, prowadzącymi okolicznościami, to nic się pan nie zmienił tak naprawdę, jako jedyny chyba z tego grona. No was nie było chyba wtedy. Nie. Siedzieliśmy gdzieś na innym piętrze. Gdzieś daleko piętrze. Okej, dobra, to jesteśmy w takim razie gotowi, bo znamy... Przy statywie. Znamy mniej więcej zasady tej zabawy. Pytań jest całkiem sporo. Chyba około 20, może 20 kilku. No i... Wszystkie są Krzyśka. Nie, właśnie nie, już. Mamy do wykorzystania jednego pomidora. Odpowiadamy na pytania tak lub nie. Jest pan gotowy? Tak, jestem. To zaczynam. Trener powinien panować nad zespołem, ale i sztabem. Nie podobają mi się kłótnie i przepychanki z udziałem asystentów. Tak. Kadra śląska, co najmniej 6 klubów w ekstraklasie ma słabszą. Tak. Mam sentyment do Częstochowy i Rakowa. Chciałbym kiedyś poprowadzić ten zespół. Nie. Mam świadomość, że moje zdjęcia ze zbioru ogórków są teraz wdzięcznym motywem szydery z piłkarzy Śląska. Nie. Są. ale może pan tej świadomości nie ma. Kiedyś w Legii na klubowym korytarzu spotkałem sympatycznego, korpulentnego chłopaka, który robił sobie zdjęcie przy herbie. Po chwili rozmowy okazało się, że to mój nowy piłkarz, Hildeberto. Tak, ale to jemu zrobili zdjęcie, a nie on sam sobie, tak. Okej, idziemy dalej. To ja wraz z Piotrem Strejlałem i Maciejem Murawskim tworzyliśmy Akademię Legii. Znaczy tak, ale nie byłoby to, niegrzeczne by było, gdybym nie wspomniał jeszcze o Jacku Bednarzu i dwóch, trzech osobach, które były z nami. Ale to wy kładliście tak. Te podwaliny. Szalony mecz Borussia Dortmund-Legia zakończony wynikiem 8-4. Gdyby był jutro, zagrałbym tak samo. Chciałbym zagrać z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. Ale tak samo? Tak. Karol Borys ma większy potencjał niż Kasper Kozłowski. Nie. Karol Borys w przyszłości pobije transferowy rekord Ekstraklasy. Nie wiem, nie. Byłem zły, że Johnny Oboa odchodzi z Wrocławia, ale trochę mi przeszło, kiedy dowiedziałem się, że odchodzi do Częstochowy. Nie. Po czasie mogę przyznać, że wystawianie Bartłomieja Pawłowskiego na pozycji wahadłowego było złym pomysłem. Nie. Teraz uwaga. Raków zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Chciałbym, tak. Odprawa przed zremisowanym meczem z Realem Madryt trwała 3 minuty. Tak. To wystarczyło na strzelenie królewskim 3 goli. Jakbyśmy mieli 4 minuty, może byłoby 4-3. To już właśnie chciałem to dodać w następnym pytaniu. To rado z drugiego czuba. Musiałbyś strzelić. Gdyby nie fakt, że już mam siwe włosy, to z pewnością osiwiałbym po ostatnim meczu w Mielcu. Nie. Mogę to przyznać publicznie. Oszukałem naturę i nie widać po mnie upływu lat. Nie. Powód zwolnienia z Legii? Wyniki były na drugim miejscu. To był rezultat wewnętrznych starć wewnątrz, we władzach klubu. Pomidor. Od momentu tego zwolnienia wiem, że każdą deklarację prezesa trzeba traktować z przymrużeniem oka. Tak. Frekwencja we Wrocławiu? Jeszcze tej jesieni przyjdzie taki dzień, że zapełnimy stadion. Nie. Uważam, że Śląsk-Wrocław powinien być sprywatyzowany. Dalsze finansowanie klubu z miejskiej kasy to droga donikąd. Nie. Pracowałem jako selekcjoner w kadrach młodzieżowych, byłem trenerem ligowym. Wolę to drugie zajęcie. Nie. Narodowy model gry? Z całym szacunkiem, ale zdecydowanie wolę zerkać we własne notatki. Tak. Drużyna, w
której gram, nigdy nie przegrywa w siatkonogę? Prawie tak, no ale nie. To tutaj było ostatnie pytanie w powitorze i celowo je zostawiliśmy na koniec, żeby mógł się pan do tego odnieść, bo głosy, które do nas docierają, są takie, że jeśli drużyna Jacka Magiery przegrywa w siatkonogę, to jest gwizdek, że przerywamy mecz i on zostanie wznowiony, tak jak na Wimbledonie, kiedy są opady deszczu i te mecze zazwyczaj nie są wznawiane. A kto tak powiedział? A nie mogę zdradzać swoich źródeł informacji, bo jestem dziennikarzem. Ja powiem tak, Piotr Samiec-Talar, jutro o 17 czekam na ciebie na Oporowskim. Czyli już sprawa jest jasna. A te ogórki, Krzysiek, powiedz proszę, kto tam się śmieje? Nie, no generalnie przegląda pan internet, te wszystkie memowe rzeczy, zagląda pan na Twittera? Nie, Twittera nie mam, nie. Wyrzuciłem go z 5 lat temu i lepiej się żyje, okay. Bo głupoty tam są takie, że to szkoda czasu na to, przynajmniej nam, trenerom, niepotrzebne to jest. Czasami tak, zaglądam, ale nie docierają do mnie te memy. No to ja mówię, co jest mniej więcej, pan wrzucił bardzo fajne zdjęcia ze zbioru ogórków, to nie wiem, gdzie to było, w jakiej miejscowości? To pod Warszawą, w zalesie u mojego teścia, który ma duże gospodarstwo, także raz na jakiś czas tam jadę, pomagam w zbiorach, każdemu to polecam, szczególnie młodzieży w wakacje, gdzie można sobie dorobić. Fajne pieniądze popracować. To w Śląsku tak słabo płacą? Ja robię to społecznie, natomiast też nakłaniam dzieci do tego, aby przynajmniej raz w wakacje iść od 7-8 rano i popracować. Kilka godzin spędzić, bo to dopiero człowiek doceni, jak to jest ciężka praca. I myślę, że te osoby, które te memy robią... No, ale one nie są strasznie obraźliwe. Nie, ja panu powiem zaraz, jakie one są. Ale ja się bardzo cieszę, że w ogóle są, bo to jest fajna rzecz, ale chciałbym kiedyś zrobić tak, aby te osoby, które gdzieś tam sobie może naśmiewają się z kogoś, poszły na te 5 godzin i doceniły to, jak to jest ciężka praca. I dzięki temu słowo ogórek będzie miało w piłce dobrą konotację. Może i tak. Ale generalnie dominują dwa motywy, to znaczy pan z tym zdjęciem z ogórkami jest albo Jacek Magiera z nowymi nabytkami Śląska Wrocław, albo Jacek Magiera ze swoją drużyną Śląska Wrocław. No to jest nawiązanie do tego słowa, że ktoś ogórki do nas przyjechały, tak wiemy, że tak się czasami mówi, chociaż szanować przeciwnika zawsze trzeba, prawda? Oczywiście. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Zabrakło jeszcze odpowiedzi na jedno pytanie, jak Matthias Nauel dostał koszulkę z numerem 10. Jest w tym jakaś większa historia, czy nie? No zasłużył na to. Zasłużył. Ja uważam, że to jest zawodnik tej klasy, piłkarz powinien nosić 10, bo umiejętności ma tak duże, że ten numer nie będzie ważył u niego jak u innego piłkarza. Natomiast nie wystarczy nosić koszulkę. To go też zobowiązuje do liczb, bo jego będziemy rozliczać za liczby. Musi być jak Tevez w Juve, też wziął dychę i mówi, biorę. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Jacek Magiera, jak zwykle szczery, nieowijający w bawełny, mówiący bardzo ciekawie. Cieszymy się, że wpadł pan do nas. Dziękuję, dzięki, mam nadzieję, że nie zaprosicie mnie za 7 lat znowu następnym razem. Za 7 lat to już kto inny tutaj będzie siedział pewnie. No, tak jest. Ale dziękujemy też naszym ekspertom, Michał Żewłakow. Dziękuję pięknie. Marek Papszun. Dzięki. Panie trenerze, pastylki na chrypę zaraz będziemy na górze rozdawać. Ale ładna wibracja. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszamy na kolejną Ligę Plus Ekstra w niedzielę po ostatnim meczu Ekstraklasy. Do zobaczenia.